Dzień dobry. Ten krótki film poświęcam na omówienie zagadnienia, którym zajmowaliśmy się na lekcji, to znaczy zbadania, czy lód pływa w wodzie. No i zdania były na ten temat podzielone. Niektórzy mówili, że lód tonie, inni mówili, że lód pływa. Postanowiliśmy, zanim po prostu weźmiemy kostkę lodu i wrzucimy ją do wody, wykonać pewne obliczenia, które doprowadzą nas do właściwego wniosku, a przy okazji dobrze zilustrują to, czym zajmują się fizycy, ponieważ no, fizycy próbują przewidzieć własności czy zachowanie czy różne zjawiska i korzystają przy tej okazji ze znajomości matematyki, wszystkich działów geomatematyki. Tu przy okazji zajmiemy się też, czy przypomnimy sobie geometrię. A więc do dzieła. No więc mieliśmy, punktem wyjścia była torba z kostkami, w cudzysłowie, lodu, którą kupiłem po drodze w sklepie. Te kostki miały kształt takich niezbyt regularnych walcy. I w dodatku jeszcze w środku każdego tego walca była dziura. Też w kształcie walca. No, prawdopodobnie brało się to, ta dziura brała się stąd, jak w jaki sposób produkuje się te kostki lodu na przemysłową skalę. No więc to, co chcieliśmy zrobić, to chcieliśmy sprawdzić, czy gęstość lodu jest większa czy mniejsza od gęstości wody. Gęstość wody wynosi w bardzo dobrym przybliżeniu 1 gram na centymetr sześcienny. Więc gdybyśmy otrzymali, że gęstość lodu jest większa, to znaczyłoby, że lód tonie. A jeżeli byłaby mniejsza, to znaczyłoby, że lód unosi się na wodzie. To wiemy z prawa Archimedesa. No więc mieliśmy w tym celu przygotowane wagi elektroniczne i kubki styropianowe, w których można było szybko zważyć tą kostkę. No lód oczywiście topi się, ale topi się dość powoli, więc jeżeli szybko wykonamy wszystkie pomiary, to można uznać, że nie wprowadziliśmy jakiegoś bardzo dużego błędu. Gorszą sprawą był bardzo nieregularny tak naprawdę kształt tych bryłek lodu, tych walców z lodu. No ale w porządku, no, żeby się dowiedzieć, żeby sprawdzić, ile wynosi objętość walca, przypominam, że objętość walca to jest jego wysokość razy pole jego podstawy. Nie piszę tu kropki, bo w matematyce pomiędzy symbolami bardzo często nie pisze się w kropki. To jest wysokość, a to jest jego pole podstawy. No więc ile wynosi pole podstawy takiego walca? No ano, gdyby to był pełny walec, to pole podstawy byłoby równe polu koła. Podstawa walca jest kołem. No jeżeli średnica koła wynosi D, to wzór, którego jeszcze nie znamy, ale niesłychanie przydatny wzór w architekturze, w geometrii, w matematyce, w wielu dziedzinach praktycznych, wzór, który znali już starożytni, między innymi Archimedes badał objętość kuli i objętość walca. Otóż ten wzór mówi, że pole powierzchni to jest taka magiczna liczba pi. Niedawno był dzień liczby pi, więc być może coś o niej słyszeliście. Pi to jest stosunek właśnie obwodu, tym razem obwodu koła do jego średnicy, razy średnica podniesiona do kwadratu i podzielona przez 4. No, w porządku. Tak by było, gdyby ta nasza kostka była pełnym walcem, no ale w środku jest ta dziura w kształcie walca, no ale z tym sobie też poradzimy, dlatego że trzeba po prostu od objętości całego takiego pełnego walca odjąć objętość tej dziury i otrzymamy objętość tego, co pozostało. No więc szybko zmierzyliśmy, że średnica, typowa średnica takiego walca to w przybliżeniu 3,5 cm. Średnica dziury to 0,5 cm. Mierzyliśmy też wysokości różnych walców, bo różne kostki miały różną wysokość.
z grubsza dwa rodzaje kostek, takie o wysokości 3 cm, mniej więcej wysokości 4 cm, to nadal były bardzo nieregularne kształty, tylko w przybliżeniu przyjmowały, w przybliżeniu były podobne do walca. No ale to jest najlepiej, jak moglibyśmy sobie poradzić szybko z tym zadaniem. Też ilustruje to bardzo dobrze sposób podejścia fizyka. Fizyk potrafi oszacować, jeśli nie potrafi czegoś obliczyć dokładnie, no to będzie próbował jak najlepiej oszacować daną wielkość. No i pole powierzchni całej pełnego walca wynosi 9,6 cm kwadratowego, tego małego 0,2 cm kwadratowego. Po odjęciu dostajemy, że pole powierzchni tej bryły tutaj z dziurką to 9,4 cm kwadratowego. Zmierzyliśmy różne rodzaje, dwie różne wysokości, w zależności od tego, jak wysokiej była ta kostka. Policzyliśmy objętość w centymetrach sześciennych, no, z tego wzoru, że objętość to jest pole powierzchni, czy razy wysokość. Pole powierzchni w przypadku tych wszystkich kostek było mniej więcej takie samo. Zmierzyliśmy masę. Widać, że masa tutaj się rzeczywiście, te wyższe kostki miały masę mniej więcej 29 gramów z kawałkiem, mniejsze 23 gramy z kawałkiem. No, to, co tutaj się jakby stało, to w jednym wypadku masa była bardzo, rzeczywiście bardzo zmierzona, była bardzo mała. Nie wiem dlaczego, być może to była bardzo nieregularna kostka. No, w każdym razie, dzieląc masę przez objętość, dostaliśmy takie wartości na gęstość lodu i średnia wartość wyniosła nam prawie 0,8 grama na centymetr sześcienny. Praktycznie jest to za niska wartość. Gęstość lodu mierzona dokładnie wynosi 0,9 grama na centymetr sześcienny, ale jak mówię, tutaj te kształty były bardzo nieregularne i nie wiadomo też, dlaczego ten pomiar jest dużo, dużo niższy. Więc możemy uznać, że wynik jest zupełnie prawidłowy. No, w takim razie nasza konkluzja jest taka, że lód pływa w wodzie. Nasze przewidywanie teoretyczne, no i wrzucaliśmy te nasze kostki lodu do miski z wodą i wszystkie pływały. W ten sposób po raz kolejny przekonaliśmy się, jak za pomocą znajomości praw fizyki, w tym wypadku prawa Archimedesa i tych wielkości, które występują w prawie Archimedesa, porównania gęstości wody i gęstości tego przedmiotu, który w tej wodzie ma pływać, możemy sobie przewidzieć, jak przebiegać będzie zjawisko fizyczne. To już raz mieliśmy z tym do czynienia, kiedy przewidzieliśmy bardzo sprawnie, że po dolaniu słonej wody do słoika ta bombka starannie wyważona tak, żeby tonęła, ciut, ale tonęła, może wypłynąć. Dziękuję bardzo.